No tutaj stoimy już za policjantami na trasie z Wielkiej Figury i słyszymy głosy. Widzieliśmy jakiś tam tłum żółto-niebieski tutaj stoi. To już oni tak się panoszą w tym naszym kraju, że naprawdę jest paranoja. Paranoja naprawdę, jeżeli mi tego nie skończymy z tym. No jest. Tu policjanci stoją, policja stoi. Tu patrzcie, co za bezczelność. Cholery jasne. Będziemy szukać miejsca, tu ciężko będzie chyba w tej chwili. Proszę nas nie zagłuszać, panowie z Ordo Iuris, czy jakoś tam, proszę nas nie zagłuszać. I jesteście 150 metrów oddaleni. Zaraz was po prostu tam zlikwiduję, jako organizator. Osoby, które są w Ordo Iuris są za blisko, zagłuszają naszą demonstrację. Proszę o interwencję. Nie życzymy sobie udziału faszystów i rasistów, żadnego obładać na terenie Warszawy. Nie życzymy sobie tutaj przedstawicieli faszyzmu. Faszyści! Mama, Tuju, chciałam, ale lubię, mama! Mama!
ja to ubliża. Nie, ja nikogo nie ubliżam. Ten pan mnie ubliża, nazwał mnie Putin. A Rosjanin. A to pan jest Rosjanin. A to pan mnie ubliża. Jeśli pan jest Polakiem, a ja mówię coś źle na Rosję, to ja panu nie ubliżam. Za Polskę zginęli, tak? Żeście okupowali Polskę. Kto żeście? Ja nie jestem ani Rosjaninem, ani... My dziękujemy za taką pomoc. To ty nie musisz dziękować, no cholera. My nie oczekujemy dziękowania od Tumanów, od takich jakich tam... Wracać tam! Wszyscy przyjechaliście z zachodniej Ukrainy, a nie ze wschodniej. Zapomogę im dać. Spieszajcie się. Dla was tutaj nie ma miejsca w Polsce. My, naród polski, nie pozwolimy na to, żebyście tutaj... Spieszajcie tu im. Uciekajcie im. Ukraińcy to są Rusini.
Nie. Powinniśmy mi Rusini, to są Rosjanie, tak jak i Polacy. Powinniśmy solidaryzować się z nimi. My solidaryzujemy się. Ja mam też w domu, przyjąłem rodzinę ukraińską. Ja pomagam. Wozie do straży. Tych ludzi, którzy zginęli, żeby są potrzebne. Pomagam. Ale nie dlatego, nie po to, żeby oni nas tutaj zdeterminowali i żeby nas po prostu podbijali i zajmowali nasze miejsce. Oni mają całe przywileje, których Polacy nie mają. I to jest to mnie boli. A jeżeli od 14 roku do tej pory armia ukraińska ostrzeliwuje miejsca cywilne, budynki cywilne tych dwóch republikach Ługańskich, to proszę, Ukrainę widać. Ile można czekać? Co się stało? Ponad 10 krajów z Europy Wschodniej, tak zwanej, zostało przyłączone do NATO i do Unii Europejskiej. I teraz jeszcze podchodzą po drodze. Czy pan widział jakieś bazy wojskowe rosyjskie w Ameryce Południowej? Nie ma. A Rosja cała jest otoczona bazami wojskowymi amerykańskimi. Rosja nigdy nikogo nie napadała. Tak, nie pan się nie dzieje. Nie napadała. Morderstwo!
Каждый из нас купил свою страну, да? Есть два варианта, но я понимаю вас.
każdy swoją stronę. Pani Lu, ja już promocję. Ja nie wiem, dzień pani cię. Ja ich stu. Artur, nasz przyjaciel Artur. Победа!
Ja stoję. Ukraina jest rozkradana przez Żydów. Ukraina. Ja to za. Stary, nie trzy tego. Łzami wyciska, nie? Do Nowego Jorku pojechać. Do siebie. Teraz w tej chwili. Kontra to. Ruski kontra to. Kontra to. Na czyli Bądź za
Żydzi to moi mądrzyści. Bo napuszczają narody na siebie i zarabiają. Na Ukraińców na Rosjan, Rosjan na Ukraińców i zarabiają. To nie ma. Najlepszy biznes. Kto okradł, zabiera i zarabia. خلص؟ عيوني بومبا، أنا ما أتكلم.